Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejny szybki pomysł, tym razem ciastka z jabłek. Na początek ciasto francuskie wyjmuję z lodówki do ogrzania. W tym czasie szykuję dwa duże jabłka, obieram i kroję w plastry. Każde jabłko na cztery plastry. Następnie wydrążam środki. Ja przygotowałam sobie do tego taki metalowy kieliszek, ale można również to wyciąć nożem. Proszę się też nie przejmować, jeśli któryś z plastrów pęknie, będzie nam po prostu łatwiej później owijać ciastem. I tak pierwsze jabłko mam już gotowe, zabieram się za następne. Teraz jabłka odsuwam sobie na bok i wspomniane ciasto francuskie, kiedy jest już ogrzane i temperatura jest taka w sam raz, poznamy to po tym, że ciasto jest dosyć plastyczne. Owijam te krążki dosyć szczelnie, tak aby jabłko było przykryte praktycznie w całości. Jabłka i ciastko francuskie jest naprawdę doskonałym połączeniem, więc naprawdę polecam. Wykorzystajcie ten przepis, bo jest łatwy i szybki. Można też wykorzystać do zabawy z dziećmi, bo one bardzo chętnie będą to robiły. I tak do wykończenia ciasta. W tym czasie też mogę sobie już rozgrzewać piekarnik do 200 stopni. Kiedy ciastka już są przygotowane, szykuję cukier i cynamon. Mieszam te dwa składniki. I teraz ciastka owinięte tym ciastem francuskim smaruję mlekiem. Można również przesmarować wodą lub roztrzepanym jajkiem. Chodzi o to, żeby one były bardziej przyczepne. I obtaczam w tym wcześniej przygotowanym cukrze z cynamonem. Kiedy ciastka będą tak już przygotowane, wykładam na blaszkę wyłożoną papierem i wstawiam do piekarnika na 20 minut na temperaturę 200 stopni. Ciastka mamy już gotowe, wystarczy je tylko wystudzić. Jest to naprawdę bardzo fajny przepis i polecam do wykorzystania. Smakują bardzo dobrze u mnie, w zasadzie taka jedna porcja znika od razu po upieczeniu, więc myślę, że smakują wszystkim. Polecam jeszcze raz, spróbujcie, życzę smacznego i do zobaczenia. Dziękuję.